jak czytać Pismo Święte. Nie chodzi tylko o to, żeby wziąć do ręki księgę, otworzyć i czytać, tak jak czytamy gazetę, czy nawet tak jak czytamy tekst ciekawej książki. Choć zapewne w Piśmie Świętym znajdziemy bardzo wiele ciekawych historii, nieco intrygujących, a nawet troszeczkę trudnych do zaakceptowania, szczególnie w Starym Testamencie. Jednak podstawową rzeczą, aby czytając Pismo Święte, niejako wydobyć to Słowo Boże, które Pismo Święte w sobie zawiera, jest obecność Ducha Świętego. I teraz bardzo istotna rzecz, ponieważ wtedy, gdy mówimy o Duchu Świętym, wydaje się, że to jest coś takiego nierealnego, że to jest coś, co jest obecne tylko w wyobraźni. Ale tutaj trzeba pamiętać, jest to bardzo ważne, że człowiek ze swoją wyobraźnią, bardzo bujną, może iść bardzo daleko. I nie wszystko, co rodzi się w wyobraźni człowieka, nawet jeżeli ma szczerą intencję, aby czytać Pismo Święte i wydobyć Słowo Boże, nie wszystko, co rodzi się w wyobraźni człowieka, jest od Ducha Świętego. I dlatego, aby być pewnym obecności Ducha Świętego, potrzebna jest obecność Maryi, obecność Najświętszej Maryi Pani, bez której nigdy nie wiadomo, co to za duch, co to za natchnienie, od kogo to natchnienie pochodzi. Nie jest to trudno zrozumieć, bo wiemy, że diabeł zna Pismo Święte i zna Pismo Święte lepiej niż wszyscy czytający razem wzięci, ale nie ma Słowa Bożego. A właśnie Maryja, która przez Ducha Świętego została wybrana, aby Słowo Boże zamieszkało między nami, aby Syn Boży stał się jednym z nas, to właśnie obecność Maryi zapewnia nam, że te natchnienia, czy to, co odczytujemy, pochodzi od Ducha Świętego. Nie z tego, co sami chcielibyśmy wyczytać, czy też z tego, co czasami gdzieś ktoś nam podpowie. Maryja uczy nas właśnie tej pokory słuchania, tej postawy słuchania i wsłuchiwania się w Słowo Boże, tak aby w końcu je usłyszeć. Ponieważ bardzo istotną rzeczą jest wiedzieć, że nawet jeżeli zafascynuje nas jakiś fragment Pisma Świętego, czy odkryjemy coś, co jest bardzo ciekawe w tekście Pisma Świętego, to nie znaczy, że już odkryliśmy wszystko. Ponieważ Duch Święty jest dobrym dydaktykiem i działa etapami. I dlatego czasami, gdy odkryjemy w jakimś tekście coś, co nas zaciekawi, to jest najprawdopodobniej dopiero początek drogi. To nie jest jeszcze to Słowo Boże, można powiedzieć, w pełni, które do nas dociera. To jest początek drogi, która wymaga później kontynuacji. I właśnie ta obecność Maryi, tej, która z pokorą przyjęła to Słowo Boże i jak czytamy w tymże Piśmie Świętym Ewangelii według świętego Mateusza, rozważała te wszystkie rzeczy Boże w swoim sercu, a więc pozwalała dojrzeć temu Słowu Bożemu, właśnie Maryja uczy nas takiej właśnie postawy, postawy pokory, postawy tego słuchania, tego wsłuchiwania się w Słowo Boże, tak aby to Słowo Boże mogło przemieniać życie człowieka. I dlatego czytając Pismo Święte, wtedy gdy poprzez działanie Ducha Świętego w obecności Maryi, kiedy zaczyna się to słuchanie już, to poznawanie tego Słowa Bożego, pamiętajmy, że to Słowo Boże
działa tak jak ziarno wrzucone w ziemię, a więc najpierw gdzieś w skrytości, w intymności ono dojrzewa. Jeszcze go nie widać, ale ono pracuje i dopiero za jakiś czas, kiedy można powiedzieć, jest poddane weryfikacji, kiedy pomimo różnego rodzaju pokus, zniechęceń czy innych sytuacji życiowych niejako kiełkuje jeszcze bardziej wyraziście niż na początku, dopiero wtedy można powiedzieć, że to Słowo Boże żyje w nas, że powoli je poznajemy. A nawet jeżeli zakiełkuje, no to przecież do wydania dobrych owoców droga jeszcze bardzo często daleka. Dlatego warto pamiętać o tym. Nie zabierać się do czytania Pisma Świętego bez Maryi, bo Ducha Świętego wtedy nie będzie. Wtedy diabeł zasieje konkol, zasieje to swoje ziarno, swoje chwasty, wśród których bardzo często wtedy Słowo Boże umiera, a człowiek zaczyna sobie wymyślać różne rzeczy, które mu się podobają. Natomiast Słowo Boże rośnie konsekwentnie, ale zawsze ma w perspektywie tą przemianę życia ludzkiego. Zaprośmy więc zawsze, za każdym razem, Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą do lektury Pisma Świętego, bo dzięki jej obecności mamy tę pewność obecności Ducha Świętego. Wtedy właśnie nauczymy się tej cierpliwości, tego czekania, tego wzrastania, tego wsłuchiwania się w Słowo Boże, tak aby ono kiedyś było obecne w naszym życiu i przemieniało. Bo jeżeli nie, to co dzisiaj niestety jest powszechne, bez Maryi to człowiek staje się właścicielem prywatnym Słowa Bożego. Operuje nim czasami jak mu się podoba. Wyrywa cytaty z kontekstu. Gdzieś bierze taki czy inny cytat jako już ostateczną prawdę objawioną, nie mając na uwadze całego kontekstu, całego Pisma Świętego, czyli całej historii zbawienia, a jednocześnie wydaje mu się, że taki wystrzał, tak jak fajerwerki, jak sztuczne ognie, że to już jest wszystko. I bardzo często wtedy niestety ulegamy tej pokusie bycia jak Bóg wobec Boga. A więc zabraknie nam pokory, zabraknie nam ufności, no i zabraknie nam przede wszystkim wytrwałości, ponieważ będziemy troszeczkę, można tak powiedzieć, jak dzięcioły, że tak tu stuknie, tam stuknie. I tak, tu się troszeczkę pocieszy, tam może coś nie bardzo, ale tak naprawdę to Słowo Boże do nas po prostu nie dotrze. Tutaj warto sobie przypomnieć tę przypowieść o ziarnie zasianym na różnych glebach, a więc i wśród kamieni, i przy drodze, gdzie bardzo łatwo ginie, i wśród gąszczy różnego rodzaju chwastów. I niestety bardzo wielu idzie tą drogą, czasami się troszkę pocieszą tym Słowem Bożym i na tym się kończy. Dlatego pamiętajmy, podstawową rzeczą jest, jeżeli zabieramy się do czytania Pisma Świętego, jest obecność Najświętszej Maryi Panny, ponieważ tak zadecydował Duch Święty, że Słowo Boże przychodzi przez Maryję. Dlatego jeżeli Słowo Boże ma się zrodzić w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszym życiu, będzie to ta sama droga. Przez Maryję, co nie oznacza, że Maryja będzie stawiała się na pierwszym miejscu, bo nigdy tego nie robiła. Ale tu jest właśnie ta pokora, żeby pamiętać o tym. Duch Święty zadecydował, że to przez Maryję Słowo Boże zrodzi się w sercu każdego człowieka. To Maryja przyniesie nam właśnie Chrystusa. Tak naprawdę to jedyne słowo, które zawiera cała historia zbawienia, które zawiera całe Pismo Święte. To Słowo ciągle żyjące, ciągle żywe, które nie da się zamknąć w tych naszych ludzkich kategoriach ograniczonego bądź co bądź umysłu, gdzie czasami właśnie tak jest, że człowiek jak coś przeczyta, to myśli, że ja już to mam, ja już to rozumiem, już to pojąłem. Tutaj już nic się nie zmieni. A Słowo Boże wciąż żyje. Dlatego zaprośmy zawsze Maryję do czytania Pisma Świętego, do lektury Pisma Świętego. Wtedy będziemy pewni, że poprowadzi nas
tą dobrą drogą, nie zawsze najłatwiejszą, nie zawsze od razu będziemy wszystko rozumieć, ale poprowadzi nas tą drogą pewną. Bez Maryi nie zabieraj się za czytanie Pisma Świętego, bo diabeł zna Pismo Święte lepiej niż my wszyscy razem wzięci i będzie zasiewał swoje ziarno, swój kąkol, swoje chwasty. Z Maryją mamy tę pewność, że Duch Święty jest obecny i prowadzi nas.